Bo to wszystko twoja wina jak zawsze. Raz. Dobra, okej. Okay. Tu już nie ma co, trzeba iść do przodu. Tak. Ja robię klask. Czy nic się nie nagrało z tą moją gwiazdką? Tak, nic ci się nie nagrało. Jak głaskałem kwiatka? No proszę, to ja teraz zrobię dubla. O czym będziemy teraz mówili? Ty potrzebujesz materiałów na rolkę, a ty teraz powtarzasz, że tak, coś tak, ma pełne. Tak. Okej, okay, to ja teraz państwa zagaduję. Zobacz, no. Ja tutaj nie będę gadał jakichś pierdół. Sztuczna inteligencja. Już staliśmy, dlaczego sztuczna inteligencja, bo ta przetrwa, bo nie trzeba jej podlewać, więc czasami w niektórych przypadkach sztuczna jest okej. Okay. Piękny wstęp naszego odcinka dotyczącego sztucznej inteligencji. Radiobelfer.pl, wpadajcie, będziecie słuchali nowych albo starych odcinków. I redaktor Łasiński. Redaktor Danieluk, możemy zaczynać. Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. I teraz będziemy słuchać muzyki? Teraz zaczynamy. Nie chcesz tańczyć? A czekaj. A poza tym poczekaj, bo sztuczna inteligencja i muzyka to ostatnio mi się skojarzyło momentalnie z naszym ulubionym, kochanym narzędziem i naszymi hitami disco polo. Było tak rzeczywiście. Tak. MMAI, tam Grzegorz puścił nam o nas, a potem ostatnio w odcinku były też Suno puszczało różne piosenki o zrobimy sobie w tym tygodniu po sztucznej inteligencji, po tym odcinku zrobimy takie dwuminutowe po i tam zaprezentujemy utwór Grzegorza z MMAI. Dobrze, także doczekajcie do końca tego odcinka. No właśnie, bo ten odcinek ustalamy, że będzie poświęcony trochę sztucznej inteligencji, ale mniej technicznie, a bardziej tak egzystencjalnie, byśmy podeszli do tematu, słuchaj, że tak medytujemy nad AI-ami w edukacji, jajajaj. Jakby co tu... Ty jesteś metodykiem informatyki. Nauczania. Widać po mnie. Widać po tobie, że jesteś bardzo nowoczesny, młody, to technologia się ciebie trzyma. Dorosłeś już. Powiedz mi, czy twoim zdaniem, jako tego gościa, który jest od komputerów w szkole odpowiedzialny za te wszystkie nauczanie tego Enter, tam tych wszystkich baz danych i innych rzeczy ważnych, PowerPointów i Paintów, no. czy D, czy ten AI rzeczywiście będzie ważnym elementem edukacji? Jak wskazuje ostatni rok ministerstwo... Rozproszyłem cię? Nie, no ale to spocenie jak się. Jak wskazuje. Nie, bo patrzysz mi tak mocno, że to się poce. Leć. To się wytnie. Nie? Na pewno, już czuję. Już czuję. Dobra. No? W którym momencie? Czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Nie w ogóle jesteś nieskupiony na dzisiejszych zajęciach. Co to? Jestem bardzo skupiony. Czy z racji wykonywanego przez ciebie zacnego zawodu goście od uczenia dzieci na temat budowy pecetów stacjonarnych, których już nie widzieli od 100 lat, nie? Że tam jest zasilacz i płyta główna. No. Czy uważasz, że AI rzeczywiście będzie miało duży wpływ na edukację? I chciałbym, żebyś na razie odpowiedział z perspektywy, uwaga, uczenia dzieci. Nie nas, jako my dorośli, że używamy tego narzędzia, ale na przykład jako temat w szkole. To powiem w ten sposób. Mam wrażenie, że dzieci mają to w ogóle nie wiem gdzie, ale ich to nie jara. Okay. Albo jeżeli jara, to w bardzo ograniczonym zakresie, który to niestety już się skończył, aha, bo wykorzystywali sztuczną inteligencję na przykład do odrabiania zadań domowych, bo po co będą pisać samodzielnie, skoro może za nich to zrobić chatbot. No i dziękujemy ministerstwu w takim razie, tak, bo rozwiązali ten problem. Rzeczywiście, brawo, gdzieś tu mówisz, że jest guzik. Trafiłem. Tak. Brawo. Niech się święci. No okej, okay, no to masz rację, mniej korzystają, nie czują takiej zajawki jak my, a... To znaczy inaczej, mam wrażenie, że po prostu w natłoku tego wszystkiego, co oni robią w internecie, gdzie się spotykają, rozmawiają, oglądają filmy, grają i co tam jeszcze sobie ktoś wymyśli, to taki zwykły, przeciętny Jasiu Kowalski, który nie jest zainteresowany tworzeniem jakichkolwiek treści i tego typu rzeczami, to po prostu... Nie interesuje go sztuczna inteligencja, bo on nie ma jej do czego wykorzystać. Chociaż prawda jest taka, że to my się tak jaramy jako nauczyciele, ale zapominamy o jednej rzeczy. W listopadzie 2022, tak, był odpalony GPT. Dostępny dla wszystkich. Otwarty. Tak, dostępny dla wszystkich. I ja mam wrażenie, że w ogóle zrobił się taki wielki bałagan. Wszyscy nagle, Jezus, ta sztuczna inteligencja. A wszyscy zapomnieli, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja jest z nami od bardzo, bardzo dawna.
I... No, wpływa na nasze decyzje zakupowe, na to, gdzie stoimy w korkach, gdzie nie stoimy. I to od bardzo właśnie dawna, tak? Mhm. Mapy, gdzieś tam jakieś próby chatbotów w infoliniach, że musiałeś wypowiedzieć jakieś tam słowa kluczowe, czy już nawet asystenci wcześniej... Asystenci w telefonach. Tak, reagowało po prostu na to, co mówisz i kierowało cię tam do jakiegoś schematu. No byłeś konsumentem wtedy, nie? Tak bardziej nie miałeś do końca bezpośrednio świadomości tego, jak to działa, po prostu używałeś tego narzędzia, ale nie miałeś, jakby nie mogłeś z nim sobie pogadać bezpośrednio, żeby czegoś się od niego dowiedzieć, nie? To były te czasy jeszcze takie... No ale dobra, powiedzmy z asystentem Google'a, czy Siri, czy z Alexą, jak żeś zapytał, to ci odpowiedziała, czyli gdzieś musiała pozyskać te informacje, te algorytmy sztucznej inteligencji były wdrożone, a wszystko wybuchło od GPT, bo nagle ktoś powiedział, wow, tutaj daję wam narzędzie AI i teraz możecie już zrobić wszystko, jesteście bonzami, jesteście mistrzami świata. No i żeśmy się zajarali. Niektórzy z nas. Większość z nas. No właśnie. I pytanie jest, no ja bym jednak bardzo, bardzo bym sceptycznie podchodził do hasła większość, dlatego że ja osobiście uważam, że zobacz, to co robimy teraz aktualnie, spotykamy się z różnymi nauczycielami, i masz wrażenie, że powinniśmy wiedzieć, że to nam ułatwia pracę, bo to jest to kluczowe, nie? Że to nam ułatwia pracę, no, narzędzie i tak dalej, a dla większości osób nadal to jest zupełna nowość, że to działa tak szybko, że nie trzeba żadnej skomplikowanej wiedzy, że nie trzeba instalować żadnych programów, że wystarczy znać swojego maila i hasło, żeby się, znaczy nawet no, bez hasła, żeby się zalogować. Redaktorze. Jezus Maria. Redaktorze. Klimatyzacja mnie wykańcza. No właśnie, tutaj w tych naszych tutaj, tak, jak to się nazywa, korporacyjnych studiach tutaj tak mamy. Nie? Tak. Tak, tak. Wracając do tematu. I ja mam osobiście takie poczucie, że nauczyciele, w zasadzie w ogóle ludzie, nie mają pojęcia o tym narzędziu. Wiesz co, ale to się wszystko wiąże po prostu ze stylem, w jaki ktoś pracuje. I to zawsze tak było. Z każdymi, ze wszystkimi narzędziami wcześniej, które żeśmy gdzieś tam promowali na różnych szkoleniach czy coś. Byli ludzie, którzy się zachwycali tymi narzędziami, ale to był tylko i wyłącznie zachwyt. Potem byli ludzie, którzy się zachwycali, byli praktykami, bo oni chcieli z tych narzędzi korzystać i sami, i wielu takich nauczycieli znamy, że w jakimś tam konkretnym narzędziu, które sobie upodobali, zostali tymi mistrzami, naprawdę robią takie rzeczy, że aż hej. No i tak samo jest z AI. Są ludzie, którzy twierdzą, że tego nie potrzebują, są ludzie, którzy twierdzą, że to im się przyda w pracy. I są ludzie, którzy dzięki AI oszczędzają na przykład pracę, bo automatyzują pewne procesy. Czas, tak. No, jak oszczędzasz czas, to oszczędzasz pracę tak naprawdę. Swoją, nie? Swoją. Po co mam siedzieć nad pustą kartką? To ty zawsze tak ładnie mówisz. Po co mam siedzieć nad pustą kartką? Jest to dla mnie tragedia. Wolę tam zapytać chatbota. A potem modyfikować to, co mi wypluje. Dokładnie. Mhm. Dla mnie osobiście jest ciekawostką, bo przy tych wszystkich chatbotach stworzył się w tej chwili, możesz wytrenować swojego AI-a na swoich danych, jakiś tam pokombinować i tak dalej. Dla mnie ważną rzeczą jest na przykład, ważną ciekawostką, zastanawiam się nad polskim chatbotem, który ma być wyprodukowany. No, wypuścili Bielika. Bielik to się ma nazywać. No, ale nie, daj spokój, to za 2 tygodnie temu wypuścili. To masakra była po prostu. Robili testy, nic nie wiedział. Nic nie miał pojęcia, kim jest w ogóle, czym jest, nie? Także... A może to był Polak za granicą? No nie, nie, po prostu chodziło o wyścig, kto pierwszy po prostu opublikuje i to o Bieliku jakby trąbiły serwisy informacyjne, ale po pierwszych testach wyszło, że nic nie potrafi. Ale wygrali wyścig, bo byli pierwszą... No. A co potrafi Bielik? Poza tym, że jest? No na razie niewiele, nie? No to trzeba się przyglądać w takim razie temu narzędziu. Ale wiem, że już jakieś trzema innymi naszymi narodowymi sztucznymi inteligencjami się jeszcze pracuje i nie puści się takiego babola jak Bielik na przykład, nie? No tak jest w technologii. Czasami zobaczymy, czy będzie miał głos. Tak, no, ten na razie w ogóle ledwo co pisze, nie? No. Ale no okej, wiesz co, zgadzam się z tobą, że my możemy dzięki temu oszczędzać czas. I właśnie teraz pytanie jest takie, jak dotrzeć do ludzi, którzy nie mają pojęcia, bo są wśród naszych słuchaczy na pewno osoby, które już robiły pewne rzeczy ze sztuczną inteligencją. Niektórzy z nas myślą, że już osiągnęli jakby graniczne możliwości wykorzystania. Ja uważam, że to jest tak, że my przecież ciągle się uczymy, gdzie i mnie cały czas zaskakuje, gdzie może to AI mi pomóc, w jakich miejscach, jak mam budować to polecenie. I narzędzie nie ma żadnego znaczenia, bo jedno działa, drugie nie działa, więc trzeba sobie przerzucać między tymi narzędziami. Ale gorzej jest, jeżeli od roku ludzie słyszą o tym, że to AI jest, że są osoby, które pracują ze sztuczną inteligencją, a nadal nie mają pojęcia, jak zacząć mają oni. I tu przychodzimy z rozwiązaniem, prawda? Tak. No właśnie, bo jeżeli ktoś z was, i teraz powiem prosto do kamery, chciałby nauczyć się podstaw sztucznej inteligencji, na przykład z nami, czyli ze mną i z Maciejem, to wystarczy, że wejdziecie na stronę, która jest dobrze wam znana,
akademiapanabelfra.pl i tam poszukacie w odpowiedniej gdzieś tam zakładce szkolenia bezpłatne szkolenie z podstaw AI. Takie, w których pokażemy podstawowe narzędzia. Albo dołączycie do grupy. Też, albo dołączyć do grupy Laboratoria AI w praktyce na Facebooku, więc możecie poszukać takiej grupy. Linki pewnie gdzieś będą pod spodem, pod tym filmem. Będą się krążyły. Tak, będą krążyły, więc poklikajcie sobie. Zresztą my jesteśmy tak bardzo mocno anonimowi, że po prostu ciężko nas wygooglać. Jakby ktoś chciał nas wygooglać, zobaczyć, gdzieś znaleźć, to na pewno tak. nas znajdzie. Także tak, ten odcinek jest takim trochę lokowaniem produktu, ale bezpłatnego w 100%. Także szkolenie z podstaw AI będzie dostępne na platformie kursy.akademiapanabelfra.pl. W zasadzie już jest dostępne. Na pewno już jest dostępne. Jak publikowany jest ten odcinek, to możecie się rejestrować. Tam będą spotkania na żywo z nami, gdzie będziemy pokazywali podstawy interfejsu. Będą też poradniki. Wszystko dla tych osób, które słyszały, ale jeszcze nie wiedzą, jak mają zacząć. Albo właśnie nie słyszały i chciałyby usłyszeć. Bo usłyszały na przykład teraz, nie? Bo są zainteresowane. A jak to działa? No to właśnie tam wam pokazujemy, jak zacząć pracę z tą sztuczną inteligencją, żeby pracować mniej, a sprytnie. Nie. O, to jest taka podstawowa zasada. Wróćmy do AI, bo skoro już Państwo wiedzą, co mają zrobić, żeby razem z nami tutaj rozwiązywać te zadania, powiedz mi, w jakiej sytuacji najbardziej Cię zaskoczyło pozytywnie narzędzie jakieś AI? Co to było za narzędzie? To znaczy, powiem Ci tak, mnie osobiście zaskoczyło, znaczy każde narzędzie AI, z którego używam, zaskakuje mnie potrzebą odpowiedniego sformułowania myśli, precyzyjnego sformułowania myśli. Bardzo dużo się mówiło o tych wszystkich kompetencjach przyszłości. Ktoś już mówi, że to już nie są kompetencje jutra, tylko żyjemy w XXI wieku już 24 lata, więc już powinny być to nasze kompetencje dzisiejsze. I bardzo mocno widać, jak sztuczna inteligencja potrzebuje umiejętności prawidłowego mówienia w taki sposób, żeby wyrazić swoją myśl jak najbardziej precyzyjnie. Znaczy my musimy ją dobrze pytać, tak, o to chodzi, musimy tak? Musimy ją dobrze pytać, czyli musimy myśleć też jakimś tam algorytmem, żeby umieć sformułować prawidłowo swoją myśl. Bo ja zawsze podaję dzieciakom, jak gdzieś tam jestem w szkole i zaczynamy sobie różne lekcje i z programowania i też ze sztucznej inteligencji, to proszę ich o to, żeby napisali mi taki podstawowy algorytm pod tytułem jak zrobić kanapkę albo jak włączyć światło w klasie. To jest taki punkt wyjścia. No i zawsze nie było jeszcze sytuacji, żeby nie było. No ktoś mówi, no jak to? Wstań, idź, wyłącz, włącz, wróć na miejsce, tak? Okej, zgadza się, ale w momencie, jeżeli teraz w tak ogólny sposób sformułujesz pytanie, no to sztuczna inteligencja ci za bardzo nie pomoże, bo mimo wszystko, ile musisz zrobić kroków, w którą stronę się obrócić, tak dalej, tak dalej, tak dalej, musisz się nauczyć konstruować po prostu to zapytanie. My tak naprawdę w takim haśle pod tytułem idź włącz światło zawieramy parę programów, które są wykonane, czy też parę algorytmów, które gdzieś tam wcześniej są nauczone, no wcześniej wyuczone, tak jak jest wyuczone AI właśnie. No i w tym momencie musisz umieć swoim promptem, tym zapytaniem uruchomić tak naprawdę odpowiedni algorytm. Dzieciakom to przychodzi z trudem, ale to już chyba po prostu nie na ten odcinek kwestia tego, jak powinna wyglądać szkoła i czego szkoła powinna uczyć. W każdym razie, jeżeli dzieciaki załapią ten temat, no to w tym momencie zaczynają się dziać cuda ze sztuczną inteligencją. Ze swojego doświadczenia i ze swojej pracy, jeżeli ja konstruuję na przykład jakieś rzeczy, to zauważyłem, że warto ją dopytywać na przykład. Bo tutaj mówimy sobie cały czas o tych modelach językowych, gdzie rozmawiamy, mamy tekstowo wszystko. Ale zauważyłem, że warto ją dopytywać, warto ją fokusować po prostu na poszczególnych wątkach i na przykład w jednym wątku nie rozmawiać z nią na różne tematy, bo gdzieś to tam potem przebija. Aż wręcz nawet powiem w ten sposób, że mam wrażenie, że ona się ustawia jakby w momencie, jeżeli zaczynamy nowy wątek i pierwszy prompt padnie, to ona się ustawia w jakimś tam wątku i te informacje ma jakby szybciej, a z kolei pozostałe, które gdzieś tam, nie wiem, no, tak jakbyś połączył gotowanie na przykład, nie wiem, z nauką pływania, no to w tym momencie, jeżeli zaczynam wątek o nauce pływania, to wszystko powinno być w tym wątku, a założyć sobie osobny wątek, bo tak to się zaczyna robić baja po prostu. No, to prawda. Trzeba się tego też nauczyć, tej konstrukcji używania sztucznej inteligencji. To jest chyba najtrudniejsze. No, myślę, że tak. No, myślę, że trzeba się poćwiczyć. Mnie na przykład zaskoczyło ostatnio to, co często gdzieś tam opowiadam, że jak jeżdżę po Polsce na różne szkolenia, to rzeczywiście odpalam sobie na przykład ChatGPT na wersji telefonicznej jako aplikację i tam jest taka ikonka słuchawek i zaczynam sobie
sobie z nim rozmawiać przez zestaw głośnomówiący i mam takiego asystenta podróży, który wyszukuje za mnie informacje, odpowiada mi, podsumowuje, doszukuje różnych rzeczy. Ale to masz w wersji płatnej, bo masz go podłączonego nie. pod neta. Znaczy, no tak, ale wiesz co, gdybym miał wersję bezpłatną, też mam tą funkcję, tylko nie mogę go zapytać, żeby wyszukał w internecie coś, tylko no dobra, z tej bazy danych, którą ma. Dobra, a możesz mu na przykład napisać, że tam powiedzieć do niego takiego prompta, nie wiem, podsumuj mi, co się wydarzyło w Polsce w ciągu ostatnich 24 godzin. No nie testowałem tego, nie? Bo ja bardziej rozmawiałem z nim na temat problemów, na przykład uczenia uczniów SPE na temat właśnie na przykład różnych dziedzin z chemii, bo miałem taki problem, że no, mam wyzwanie z uczniami u mnie w szkole, którzy muszą mieć obniżone pewne wymagania. I teraz ja osobiście mam problem z dopasowaniem tych wymagań. Jakby mam problem z tym po prostu i chciałbym, żeby ktoś mnie tego nauczył. Nie mam fachowca u siebie, żeby mi po prostu wytłumaczył, jak chemii uczyć w ten sposób. Więc zacząłem z nim rozmawiać. On mi dał pewne wskazania, nawet dał mi przykłady różnych zadań, które mógłbym użyć. I właśnie półtorej godziny spowodowało, że ja sobie jakby douczałem ten prompt, mówiąc mu, kim jestem, czego potrzebuję, jakie sytuacje, jakie działy, jakie zadanie. I on coraz więcej wiedzy mając, dawał mi coraz lepsze odpowiedzi. I to jest dobra podpowiedź, jak czasami jedziecie w samochodzie, bo nie zawsze w domu mamy czas, żeby sobie grzebać, ale ten czas, kiedy jesteśmy zajęci, mam ręce na kierownicy i włączysz sobie takiego ChatGPT jako rozmówcę i nagle się okazuje, że potem wracasz do domu, masz całe to podsumowanie rozmowy. Możesz sobie pogadać z kimś inteligentnym. Znaczy, możesz sobie pogadać, bo jestem też zmęczony. Doszukać informacji. Tak, bo jestem znudzony, wiesz, słuchaniem audiobooków i podcastów, bo one są tylko jednostronne. A tak, rzeczywiście jest tak, że ja wchodzę w interakcję z narzędziem i to narzędzie pomaga mi uruchomić moją ciekawość, zaspokoić moją ciekawość tu i teraz, nie? Jakby bez patrzenia, bez wpisywania słów kluczowych, tylko normalnie sobie gadam i całkiem będzie sobie radzić. Co inaczej, no z tą sztuczną inteligencją, z tymi promptami, to jest tak, jak kiedyś było ze słowami kluczowymi. Wszyscy wpisują frazę, jak zrobić coś tam w wyszukiwarce, ale de facto się opiera na słowach kluczowych i algorytm tak według jest. Tych słów kluczowych wyszukuje i w tej chwili zaczyna się to samo robić ze sztuczną inteligencją, zwłaszcza z tymi modelami językowymi. Ale przy mnogości całych zastosowań, bo jeżeli zaczęlibyśmy sobie teraz wymieniać, gdzie możesz zastosować te chatboty? To nie starczyłoby czasu. To nie starczyłoby czasu, bo możesz konstruować scenariusze, tak? Możesz konstruować testy, możesz dostosowania. Odpowiedzi na maila. Tak, odpowiedzi na maila, cuda nie widzę, w zależności do czego masz dostęp i gdzie, że tak powiem, administrator na przykład umieścił to, ale z mojego punktu widzenia to jest, że tak powiem, najmniejsza jeszcze funkcjonalność. Ja jestem ogólnie pod wrażeniem czegoś, czego nie umiałem nigdy, to znaczy na przykład nie umiałem rysować. Wyrażać jakąś swoją myśl obrazem. Nie wiem, no nie chodziłem na lekcje malarstwa, tak? Jakieś tam popełniłem parę jakichś obrazków w szkole podstawowej, domek, które pani kazała nam malować. Tak, domek, płotek i tak dalej. Sam często z dzieciakami na przykład na zajęciach, jak uczę jakichś edytorów graficznych, to rysujemy jakieś obrazki, ale zastanawia mnie po prostu, zastanawiają mnie możliwości właśnie już nie tych językowych, tylko właśnie promptowania i tworzenia z promptu obrazu. Czy Sora, nie? Jakby jak to wideo, no a nie? To, w ogóle, to mam nie? wrażenie, że to jest dopiero, Sora to jest dopiero przed nami. Chciałbym bardzo mocno, żeby weszła jak najszybciej, bo to jest już w ogóle kosmos, przynajmniej z tego wszystkiego, co wszyscy mówią o tym i jak się zachowują, jak gdzieś pokazuje możliwości. Tylko to znowu będzie na zasadzie takiej, że popatrzysz na parę fajnych promptów, nie będziesz za bardzo wiedział, jak to konstruować. Zanim się nauczysz konstruować, no to minie znowu mnóstwo czasu, ale możliwości, jakie to daje, tak? Wrzucasz sobie w tego chatbota tekst, możesz do tego dorobić sobie obrazek, ba, możesz dorobić sobie do tego muzykę. Ja już robiłem na przykład z 8 klasą takie zadanie, bawiliśmy się w Canwie, tam gdzie są te wszystkie magiczne rozszerzenia, że generowaliśmy sobie postaci, ożywialiśmy te postaci znowu w HeyGenie, czy DID Studio, czy coś i poprosiliśmy sobie Gemini, żeby skadrował nam na przykład ujęcia. Że napisz najpierw scenariusz filmu o tym, o siamtym, potem rozpisz to na sceny, potem pokaż nam, jak skadrować daną postać i tak dalej. I tak naprawdę cała nasza praca sprowadzała się do tego, żeby po pierwsze zadać prompty i przełożyć to, co gdzieś tam każdy z nas widział w głowie na ten język promptowania, ale z drugiej strony później to już była tylko ta część mechaniczna pod tytułem, że wiesz, czytasz z kartki, aha, tu ma być jakieś dłuższe ujęcie, tu ma być krótsze ujęcie, muzyka musi zagrać tak czy inaczej i dopasowywanie tych wszystkich klocków i składasz z tego, że całą historię, jakąś opowieść. To jest bardzo kreatywne zadanie i czekam właśnie na Sorę, bo te wszystkie etapy zostaną
mówisz, że nie doczekamy się, nie dadzą nam się pobawić tym. Z tym nie dadzą, no. Ale to chodzi o to, słuchajcie, bo ci, którzy się nie orientują, Sora to jest taki język, który jest opracowany przez firmę OpenAI. Znaczy która, model. Model, no bo najpierw stworzyła ChatGPT, potem dali do generowania grafiki, a Sora to jest model językowy, który w oparciu o tekst, który wpiszecie, generuje do minuty na dzień dzisiejszy fragmenty filmu bez dźwięku. I naprawdę, jak sobie poszukacie w internecie pod hasłem Sora i zobaczycie, co ona potrafi zrobić. Niestety na dzień dzisiejszy tylko beta testerzy mają do niej dostęp i nie wiadomo, czy... Mam wrażenie, że doczekamy się tego, żeby się pobawić z Sorą, dlatego że no chociażby na ostatnich wakacjach z 15-sekundowych ujęć złożyłem 1,5-godzinny film, który żeś mi zafundował te ujęcia, tak? No czyli powiedzmy ta minuta to jest na tyle dużo, jeżeli uzyskasz powtarzalność obrazu, tego bohatera, który tam występuje na przykład, no to jesteś w stanie tak naprawdę zrobić każdy film, każde ujęcie i to, co sobie wymyślisz. Na pewno będzie to ciekawe. Dokładnie tak. Ja jeszcze tutaj, bo pojawiały się trudne słowa a propos promptowania. Prompt to jest takie polecenie. Podpowiedź. Tak, ale właśnie ja tutaj, ponieważ pewnie wiele kobiet będzie nas też słuchało, nauczycielek, zawsze na szkoleniach opowiadam, to jestem dumny z tego. Możesz mi podebrać, no, kolejną tak? rzecz, którą możesz podebrać, dawaj. Że budowanie promptu do sztucznej inteligencji to jest jak wydawanie polecenia mężowi. I jakby, jeżeli nie będzie jasne, to nie oczekuj tego, że on to zrobi, nie? I jakby panie w tym momencie, to jest koniec szkoły. Wszystkie wiedzą, nie? Jakby od razu wiedzą, jak dokładny musi być prompt, nie? To znaczy, wiesz co, ja ci to rozszerzę, bo ja zawsze, znaczy dawno temu usłyszałem, jak ja byłem na studiach, usłyszałem od swojego pana profesora, już pewnie w tej chwili nieżyjącego, który uczył nas logiki. Mhm. On opowiadał taką przypowiastkę i ja ją z kolei wykorzystuję na szkoleniach o sztucznej inteligencji, że jak żona kazała pójść mężowi do sklepu i kupić nać pietruszki, a mąż poszedł i kupił nać marchewki. No i synek, który tam to obserwował, oczywiście wielka awantura się zrobiła, nie? Tato, no dlaczego żeś to zrobił? Czy ty nie rozpoznajesz, nie zapamiętajesz, o co chodzi? On mówi, nie, synu, jeżeli raz bym wykonał to polecenie prawidłowo, to musiałbym to robić całe życie. Także wiesz, to tak, okay. Wydasz polecenie mężowi, to w tej chwili obalam ten mit. No dobrze, okej, okay, słuchajcie, no to znaczy napiszcie inaczej. W komentarzach, czy jesteście za tak. tym, żeby rzeczywiście polecenia były dokładne i wasi mężowie, jeżeli trafiło do was hasło pod tytułem AI jest taki jak mąż, czyli wymagało konkretnego polecenia, nie domyśla się i siedzi w głowie kobiety, to napiszcie w komentarzu, a jeżeli zgadzacie się za tym czymś innym albo do podzielenia tak, macie. To, to była napiszcie. Odpowiedź B moja. B, tak, to B. Tak, że... Jest jeszcze odpowiedź C, że jest... Czyli, że AI wolny... specjalnie halucynuje teraz, żeby nie... halucynacje inaczej. Halucynacje AI to są w ogóle rzeczy... Inny temat. To jest inny. Wiesz, dlaczego ja ci powiem, dlaczego inny temat? Bo nam za chwilę skończy się nagrywanie na karcie pamięci w aparacie i tutaj państwo muszą wiedzieć, że za chwilę musimy po prostu ładnie... ograniczeni tak, technologią. To jest piękna rzecz, bo to oznacza, że nie będziemy was zagadywali za długo i będziemy kończyć w tym momencie ten odcinek i on tylko był takim wstępem do sztucznej inteligencji. Chyba jeszcze wrócimy potem na przykład do zagrożeń, tak. do różnych innych rzeczy, bo ten temat na nas pewno bardzo mocno interesuje. Na pewno nie skończymy, dlatego że sztuczna inteligencja bardzo mocno się rozwija. Tak zresztą jest. Sami mamy tego świadomość, rzeczy, których uczyliśmy na przykład w listopadzie. No, to już tak naprawdę w kwietniu czy w maju już są inaczej wyglądają. Ten podcast nie jest technologiczny. Nie bierzcie pod uwagę, że to jest wasz pierwszy odcinek, że tutaj mówimy tylko o technologii. Mówimy o technologii, która wpływa na naszą rzeczywistość, głównie rzeczywistość belferską, bo oboje jesteśmy nauczycielami, mamy w sercach szkoły, żeby było im jak najlepiej i uczniów. Mój dyrektor chciał ostatnio sprawdzić, czy nie mam przypadkiem tej szkoły gdzieś indziej. Ale to też inna opowieść. Zależy od dnia tygodnia tak. czasami, od pory roku. Drodzy Państwo, w imieniu własnym, czyli redaktora Osińskiego i... redaktora Danieluka. Bardzo dziękujemy za uwagę w odcinku o AI. I o podstawach AI. O właśnie, a jakbyście chcieli dowiedzieć się o podstawach AI więcej, to zapraszamy na akademiapanabelfra.pl, gdzie znajdziecie bezpłatny szkolenie, kurs dotyczący sztucznej inteligencji, tak. więc możecie z nami zacząć product tą przygodę. Placement. Dokładnie tak. Także linki będą na dole, czy gdzieś do góry, posłuchajcie sobie. A na ten moment bardzo serdecznie wam dziękujemy i kończymy. Zapraszamy do obserwowania radiobelfer.pl. I czekajcie na następny odcinek, będzie jeszcze ciekawszy. Wow! Albo i nie. Albo i nie. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Nie mieczem i tarczą, lecz sztuczną inteligencją walczą o miano.
jeden tworzy lekcje z matematyki, drugi pisze opowiadania niczym romantyk. Narzędzia darmowe niczym arsenał, wokół każdego z nich niczym błyskawica. Generują teksty, piszą wiersze i kody, kto wygra tę bitwę, jeszcze nikt nie wie. Druga runda się zbliża, emocje rosną, publiczność online śledzi z uwagą. Nauczyciele walczą, nie dając ani na krok, każdy z nich chce udowodnić, że jest mistrzem krok po kroku. Narzędzia darmowe niczym arsenał, wokół każdego z nich niczym błyskawica. Generują teksty, piszą wiersze i kody, kto wygra tę bitwę, jeszcze nikt nie wie. Trzecia runda decyduje, kto będzie zwycięzcą.